Halo, halo, dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór, już jest godzina 17. Serdecznie zapraszam na kolejną transmisję kursu online w czasie kwarantanny. Mam nadzieję, że macie się dobrze. My już pokończyliśmy te przygody z mętą, o których Wam wspominałem w środę. Jest już w Etiopii, wszystko się udało załatwić. Naprawdę nie wiem, czy w tym uczestniczyliście, ale bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Udało się dokupić test PCR, wrócił, więc jakoś przezwyciężyliśmy przekleństwo COVID-u i jest już w każdym razie u siebie w kraju. I będziemy pewne rzeczy dalej robić. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz usłyszycie o naszych projektach afrykańskich. Dobrze wiecie, że również ten kurs języka łacińskiego zmierza do tego, żebyśmy przeżyli wspólnie już w realu wyjazd do Afryki Północnej, do Kartaginy, do ziemi Augustyna, Cypriana i innych wielkich. Szczepienie dobrze, nie mam żadnych skutków ubocznych, oprócz tego, że jest ten ból w ramieniu, żyję sprawnie, nie ma gorączki, nie ma wymiotów, nie ma biegunki, nie rozłożyło mnie. Mam nadzieję, że to nie było placebo, ale wszystko jest w najlepszym porządku, przynajmniej jak do tej pory, czyli już po 24, 5, 6 godzinach, bo zaszczepiony byłem o 15 wczoraj, więc myślę, że już nic złego się nie wydarzy. Chwilę jeszcze czekam na te osoby, które się łączą na żywo. Jeżeli ktoś się łączy już po czasie, niech się czuje pozdrowiony. Jeżeli ktoś również ogląda to nagranie z naszego kanału na YouTubie, czyli już po latach, kiedy dawno się skończył czas kwarantanny, a jeszcze trwa zapis kursu łaciny w czasie kwarantanny, to też niech się czuje pozdrowiony. Tak nawet czasami mi przez myśl przemknie, że kto wie, czy te nagrania nie będą wisiały w sieci, kiedy ja już będę dawno poza tym światem, więc też czujcie się pozdrowieni. Ode mnie, który tu byłem kiedyś pośród tego świata i nagrywałem lekcje łaciny w czasie kwarantanny. Dobra, koniec wygłupów, przechodzimy do pracy. Przypominam, że już żeśmy sporo rzeczy zrobili pod tym adresem co zawsze, czyli droska.pl/latina, czy chyba, czy łacina, znajdziecie kolejną lekcję. Jeżeli jesteście już gotowi i przed Wami otwarte są PDF-y z lekcją 28, to zaczniemy. Lekcja 28 nosi tytuł Pericula Maris, jeżeli się nie mylę. Ja już sam muszę przewinąć kilka stron. Jejkuś, jak tak się cofam, przepraszam, jak idę do przodu właśnie, żeby odnaleźć Waszą lekcję z miejsca, w którym przerwałem kurs dla seminarzystów. Dopiero widzę, jakby jesteście zaawansowani. Naprawdę już tak niewiele zostało, żebyśmy mieli wszystko z materiału gramatycznego łacińskiego, że jestem pod nieustannym wrażeniem. Tak, rozdział 28, capitulum duo de tricesimum, pericula maris. W tym rozdziale poznamy inny koniunktyw, ale myślę, że ja bym zaproponował tak, te osoby, które są, niektóre jesteście w komentarzach, proszę o uważne słuchanie tekstu. Ja na razie nic nie będę tłumaczył, a spróbujcie wrzucić w komentarz to, co rozumiecie. Tak, czyli pisać punkty, co się dzieje w naszej opowieści. Pericula Maris, część pierwsza tekstu, strona 222. Interim medus et Lydia vento secundo per mare inferum navigare pergunt ad fretum siculum. Idest fretum angustum quo Sicilia ab Italia disiungitur. Gaudent omnes, qui ea nave vehuntur, preter mercatorem, cuius merces necesse fuit e nave e ice. Medus vero, multum cogitat de verbis Lydiae et de tempestate, quae tam subito cessavit, postquam Lydia dominum suum invocavit. Ut tempestas mare tranquillum turbavit, ita verba Lydiae animum medi turbaverunt.
Lydia amicum suum colorem mutavis se anima advertit, et quid palles inquit, utrum egrotas an territus es. Non egroto inquit medus. Corpus enim sanum est mihi, animus vero turbatus. Quis est ille dominus tuus, qui mare et venti obedire videntur? Lydia. Non meus tantum, sed omnium hominum est dominus, et Romanorum, et Grecorum, et Barbarorum. Medus. Utrum homo an Deus est. Christus est Dei filius, qui homo factus est. Inopido Bethlehem natus est in Judea, patria Judeorum, quae inter Syriam et Egyptum sita est. Eo venerunt reges, qui stellam eius viderant in Oriente, et invenerunt puerum cum Maria matre eius, et adoraverunt eum velut Deum. Postea Christus ipse plane demonstravit se esse filium Dei. Nam discipulos docebat, quorum magna turba eum sequebatur, egros sanabat. Omnis medicus it facit. Qui medicus verbis solis potest facere, ut homines ceci videant, surdi audiant, muti loquantur, claudi ambulent. Potest ne dominus tuus hec facere? Profecto potest. In Judea Iesus non solum faciebat ut ceci viderent, surdi audirent, muti loquerentur, verum tamen verbis efficiebat, ut mortui surgerent et ambularent. Ex universa Judea homines egri, qui famam de factis eius mirabilibus audiverant, ad eum conveniebant. Postremo tamen Iesus Christus ab improbis hominibus necatus est. Quid? Non vivit dominus tuus? Imo, vero vivit, nam tertio die Iesus surrexit a mortuis, et quadragesimo die post in celum ascendit. Immortalis est filius Dei, sicut pater eius, Deus vivus. Homines mortales nascuntur ac moriuntur, Deus immortalis semper vivit. Sed ipsa male narro, ex hoc libello recitabo tibi aliquid. Lydia libellum, quem ad hoc intra vestem occultavit, promit et medo oscendit, qui manum extendens libellum apprehendit, et qui liber es iste? Inquit. Lydia. Scriptus est aquedam Iudeo, nomine Matteo, qui simul cum Christo vixit, et discipulus eius fuit. In hoc libro Matthäus, qui suis oculis auribusque dominum nostrum viderat et audiverat, dicta et facta eius memorat. To jest pierwsza część, teraz przewijamy jak tam ta, wszyscy szczęśliwi oprócz kupca, płyną spokojnym morzem, Medus poruszony wiarą Lidii, bardzo dobrze, panie Joanna, widzę, już może przejąć schedę nauczyciela. Tak, czyli wszystko doskonale rozumiemy. Oczywiście wrócimy jeszcze, żeby kawałek po kawałku przeczytać i wszystko wyjaśnić i zwrócić uwagę na nowe słownictwo. Natomiast rzeczywiście to jest dokładnie tak, czyli w czasie tej przeprawy, która już się uspokoiła, jesteśmy już po tej burzy na morzu, zaczyna się rozmowa o tym panu, bo jak pamiętacie w tym jednym rozdziale, kiedy burza wstrząsnęła statkiem,
Medus wołał Neptuna, Lidia przywołała Chrystusa i rzeczywiście tak się złożyło, że zaraz po tym przywołaniu Chrystusa burza ucichła. Dobra, w tym pierwszym akapicie już się pojawiła nowa rzecz. Nie wiem, czy żeście zauważyli ten nowy materiał gramatyczny, który się pojawił. W każdym razie, jeżeli nie, to zaraz na niego zwrócę uwagę. A zatem pierwszy akapit. Interim to już znamy doskonale, w międzyczasie, czyli w tym czasie, Medus et Lydia vento secundo, już nie ma burzy, tylko już jest vento secundo, czyli przy pomyślnym wietrze, per mare inferum navigare pergunt. Pergit to było to kontynuować, czyli dalej żeglują przez morze, to morze inferum, to jest mare Adriaticum, czyli to poniżej Italii. Czyli Medus i Lidia przy pomyślnym wieżu żeglują przez Morze Adriatyckie ad fretum siculum. Fretum freti, na marginesie mamy wyjaśnione, fretum angustum quo Sicilia ab Italia disjungitur. Czyli disjungere to jest przeciwieństwo conjungere. Jungit to znaczy łączy, disjungit znaczy rozłącza. Czyli fretum to będzie oczywiście, myślę, że już wszyscy wiemy, więc mogę zdradzić, że fretum w języku polskim to jest cieśnina. I ta cieśnina siculum to jest ta cieśnina, która oddziela, jak tu mówi pan Erberg, Sycylię od Italii. Gaudent omnes, qui ea naveve huntur, wszyscy się cieszą, którzy podróżują tą łodzią, preter mercatorem. Oprócz kupca, cuius merces necesse fuit a nave i eicere, czyli którego towary konieczne było z łodzi wyrzucić. Eicere, tu macie tymczasowym, który już znamy. Eicere, eicio, e, 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 i, przepraszam, e i ecisse, czyli mamy to wzmocnione jecisse. Ejecis, ejectum, czyli wyrzucić. Medus vero multum cogitat de verbis Lydiae. Medus zaś dużo rozmyśla, cogitat de verbis Lydiae, na temat czy o słowach Lidii, et de tempestate i o burzy, quae tam subito cessavit. Cessare, to znaczy opus neglegere, minus agere. Czyli mamy ventus cessat, czyli ventus minuitur, czyli zmniejszyć się, osłabnąć, czyli zaniedbać swój obowiązek cesare, minus agere, mniej uczynić. I o wietrze to znaczy właśnie, my mówimy osłabł, wiatr osłabł i tu mam oczywiście cesawit w perfektum. Czyli Medus dużo rozmyśla o burzy, która tak nagle osłabła postquam, po tym jak Lydia Dominum Suum invocavit perfectum, czyli przywołała swojego pana. Ut tempestas mare tranquillum turbavit, ita verba Lydiae animum medii turbaverunt. Czyli mamy teraz ten sam czasownik, turbare, tylko jedno orzeczenie jest turbavit, drugie jest turbaverunt, oba są w perfektum, tylko jedno orzeczenie jest pojedyncze, bo w pierwszym zdaniu mamy mare, przepraszam, tempestas turbavit mare, czyli burza wzburza morze, czyli burza niepokoi, no chyba wzburza się zagapi, czy umówmy się, że wichura, żeby nie było, że burza wzburza jakieś łamańce językowe, to powiedzmy, że wichura, tak jak wichura wzburzyła spokojne morze, tak słowa Lidii wzburzyły ducha Medusa. Mamy teraz animus w takim rodzaju męskim, bo pamiętacie, że anima to był oddech, tchnienie i w ten sposób tworzy nam się to życie ciała, ale animus to jest właśnie również rodzaj męski, w sensie duch, czyli ten astry, czyli to wszystko, co nie jest cielesne w człowieku. Czyli w ten sposób ut ita, to znaczy jak tak, czyli jak burza, czy jak wichura wstrząsnęła łagodnym morzem, tak słowa Lidii wstrząsnęły duchem Medusa.
Lydia amicum sum colorem mutavis animadvertit, czyli Lydia spostrzega, animadvertit to jest presens, i teraz mamy ACI, amicum mutavis, czyli że przyjaciel zmienił colorem sum, swój kolor. Et inquit i mówi quid palles. Palles to oczywiście znaczy, od tego jest pallidus, czyli blady, czyli palles znaczy dlaczego, co bledniesz, czyli dlaczego bledniesz. Utrum egrotas an territus es. Czy chorujesz, czy jesteś przestraszony? Utrum an. Czy jedno, czy drugie? Które z tych dwóch? Non egroto infit medus. Nie choruje, mówi medus. Corpus quidem sanum est mihi. Znowu mamy to, coś jest komuś, czyli ktoś coś ma. Czyli corpus est mihi, sanum, czyli mam ciało zdrowe. Animus vero turbatus, w domyśle est, czyli duch zaś wzburzony. Quis est ille dominus tuus? Kim jest ten twój pan? Cui mare et venti obedire videntur? Czyli teraz mare et venti to jest nasz nominativus, czyli morze i wichury, wiatry, videntur, postrzegane są, widzi się, bo to jest też bardzo ważne, czyli to jest strona bierna od widet, obedire, i tym obedire to znaczy obedire, obaudire, czyli to znaczy nie tyle słuchać, słyszeć, co być posłusznym, czyli dawać posłuch. I to obedire się łączy z datywem. I to wtedy znaczy parere, czyli właśnie słuchać, być posłusznym. Czyli któż jest, kim jest ten twój pan, któremu, jak widzimy, tak to się najczęściej tłumaczy, morze i wiatry są posłuszne. Natomiast to jest znowu, tak samo jak tam mieliśmy ten moment, kiedy czasownik dicitur nam się pojawiał, czyli dicit, które jest przechodnie, bo dicit w łacinie jest przechodnie. Czyli możemy dicit Marcum esse stultum, a możemy powiedzieć Marcus dicitur stultus esse. Czyli o Marku mówi się, że jest głupi, albo dicunt mówią, że Marek jest głupi. I tak samo tutaj vident, czyli widzą, albo ktoś widzi, wszyscy widzą, vident. I teraz będziemy mieli ACI, mare et ventos obedire domino. Tak byłoby to w stronie czynnej, gdybyśmy z czasownika videre użyli w znaczeniu czynnym, czyli ktoś widzi, że morze i wiatr słuchają, są posłuszne, obedire domino, dativus musi być jako dopełnienie tego słuchać kogo co. Nie tyle słuchać kogo co, tylko słuchać komu czemu. Czyli właściwie byśmy mogli na język polski to przetłumaczyć, żeby zachować lekcję, przysłuchiwać się komuś, przysłuchiwać się czemuś. W takim sensie właśnie wsłuchiwania się w jego głos, żeby wypełnić to, co czyni. A tutaj to zdanie jest powiedziane w stronie biernej, czyli podmiotem gramatycznym są uczynione mare et venti, videntur obedire, czyli widzi się, są widziane jako słuchające, jako te, które słuchają. Idziemy dalej. Lydia. Non meus tantum, sed omnium hominum est dominus. Nie tylko moim, lecz każdego człowieka jest Pan. Et Romanorum, et Grecorum, et Barbarorum. Zarówno Rzymian, jak i Greków, jak i barbarzyńców. Utrum homo an Deus est. Czy jest Bogiem, przepraszam, człowiekiem, czy Bogiem? Na co Lydia? Christus est filius Dei, quo homo factus est. Przepraszam, ja na chwileczkę przerwę, bo widzę, że tutaj pan Jacek Lodzerheim wrzucił pytanie. On się temu przygląda, tylko on nie studiuje, tylko tak pozornie tutaj się pojawia i potem je wyciąga na różne spotkania w bramie łódzkiej, ale to dopiero po wielkim poście. W każdym razie pytanie, czytam komentarz. Może banalne pytanie, ale zawsze zastanawiałem się nad wymową w łacinie. Dlaczego? Co jest powodem, że łacinę czyta się tak twardo? Czyli jakie litery, taka wymowa.
Nie do przesady, że we francuskim litery nie mają nic wspólnego z fonetyką, czy w angielskim. Zawsze jest jakaś różnica w wymowie i również w łacinie ta wymowa jest. Natomiast ten język, alfabet łaciński jest alfabetem skrojonym na potrzeby łaciny, czyli on jest najbardziej dopasowany do systemu fonetycznego łacińskiego. W tym sensie, dlatego w chwili obecnej to będą Włosi, którzy mają język najbardziej zbliżony do łaciny i alfabet dopasowany do nich. Kiedy my korzystaliśmy ze zdobyczy alfabetu, musieliśmy dołożyć sporo głosek, i to samo będzie z Francuzami, z Anglikami. Ich języki się oddaliły od systemu fonetycznego łaciny, a alfabet łaciński, którym się posługujemy, został stworzony na potrzeby języka łacińskiego. A zatem to właśnie tym głoskom łacińskim odpowiadają litery łacińskie. Stąd jest to największa bliskość, chociaż też wiemy, że z łacińską wymową mamy trochę kłopoty. Nie do końca wiemy, jak odczytywać wszystkie litery. Ja się posługuję teraz tak zwaną wymową erazmiańską, ale na przykład istnieje wymowa restytuowana i najprawdopodobniej jedno ze zdań, na przykład Christus est Dei filius qui homo factus est. Tak to prawdopodobnie brzmiało w ustach Cycerona. Czyli są kilka drobnych pytań. Natomiast ta bliskość systemu graficznego z systemem fonetycznym wynika właśnie z tego faktu, że to Rzymianie wynaleźli alfabet. Ten alfabet jest łaciński. I potem inne języki, które zaadoptują alfabet łaciński, będą musiały tworzyć nowe symbole i maksymalnie dopasowywać do swojego systemu fonetycznego. Francuzi na przykład mają trzy rodzaje e, y i mają trzy rodzaje, i to jest dla ucha tak bliskie, że tak naprawdę zapisują to tylko i wyłącznie akcentem. Jest aigu, grave, circumflex. Można różnego rodzaju znaleźć w języku, w zapisie francuskim, właśnie dlatego, że musieli stworzyć nowe litery na potrzeby nowych głosek. I wybrali tą literę, która jest najbliższa, żeby dodać jakiś drobny gest, kreska, kropka. My też żeśmy tak zrobili, że mamy A i mamy O, czyli mamy A otwarte i mamy A nosowe, i one są blisko siebie, więc A otwarte zapisujemy łacińskim A nosowe zapisujemy A z tym ogonkiem, tak jakby nam przypominał, że to jest on, a nie AE. Więc mam nadzieję, że na to pytanie odpowiedziałem i idziemy dalej. Lidia. Christus est Dei filius qui homo factus est. Czyli Chrystus jest Synem Bożym, który factus est homo, który stał się człowiekiem. Factus est jest oczywiście od fieri, stawać się. Fieri factus est w perfektum, czyli stał się człowiekiem. In oppido Betlehem, w mieście Betlejem, natus est, narodził się w Judei, patria Judeorum, ojczyźnie Żydów, quae inter Syriam et Egyptum sita est, która znajduje się między Syrią i Egiptem. I mamy teraz bardzo fajne użycie eo, w sensie illuk. I to jest przysłówkowe użycie tego słowa, które już widzieliśmy jako zaimek w ablatywie, w tej formie go znamy, natomiast ono też funkcjonuje jako nieodmienne w znaczeniu właśnie illuk. Eo venerunt reges, czyli w to miejsce tam przyszli królowie, qui stellam eius viderant in oriente, videre vidisse. Taką mamy vidisse w perfektum, czyli viderant to jest nasza forma osobowa w perfektum. Pan Jacek jeszcze wrzucił komentarz, że bramy były niepotrzebne. Bramy są bardzo potrzebne. Bramy są bardzo potrzebne, żeby otworzyć się na oścież i zaprosić gości, ale bramy są też bardzo potrzebne, żeby stać otworem wtedy, gdy zamknięte są inne miejsca. Dlatego też w bramach spotykają się ci, którzy nie mogą gdzieś usiąść, którzy nie mają swojego miejsca. Brama jest takim bardzo przytulnym miejscem, gdzie wiele dobrych rzeczy może się wydarzyć. Oczywiście też w bramie zdarzają się przestępstwa, w bramie można być napadniętym, ale mimo wszystko brama, zwłaszcza otwarta, ma swój urok. Czyli na tamto miejsce przyszli królowie, którzy zobaczyli
Stellam eius in oriente, jego gwiazdę na wschodzie, et invenerunt puerum. To jest od invenire, czyli znaleźć. Jesteśmy w perfektum. Invenerunt puerum cum Maria. Znaleźli dziecię, chłopca z Maryją, matre eius. To jest oczywiście w ablatywie, bo mamy cum, cum Maria, cum matre, z jego matką. Et adoraverunt eum, velut deum. Velut to jest tak jak. Czyli adoraverunt, zwróćcie uwagę, że to jest ad orare. Mamy czasownik orare, czyli mówić, błagać, i mamy ad orare, czyli właśnie zwrócić się ze słowem dosłownie, ale to ma znaczenie, które znamy z języka polskiego, czyli adoracja, czyli takie błagalne zwrócenie się, wyrażenie szacunku. I to adoraverunt tłumaczymy jako oddać komuś pokłon. Czyli właśnie zwrócić się do kogoś w jego stronę, ale tam jest założone, że to jest zwrócenie się w pełnej pokorze, w uniżeniu. Najczęściej również tego słowa adoraverunt, adorare używamy, kiedy ktoś padł na twarz przed kimś, rzucił się komuś do stóp i wtedy dopiero błagał. Czyli ci królowie tam przyszli i oddali mu pokłon, czyli zwrócili się do niego, padli przed nim, velut deum, eum velut deum, czyli oddali mu pokłon jak Bogu, albo jako Bogu. Post ea, czyli później, po tym, Christus ipse plane demonstravit, jasno dowiódł, se esse filium Dei, że on jest Synem Bożym. Nam discipulos docebat, docere to jest oczywiście nauczać, to są wszystko znane słowa, prawie nic tu nowego nie ma. Czyli nauczał uczniów, quorum magna turba eum sequebatur, sequi znamy, czyli iść za, których wielki tłum, dosłownie wielki tłum, których za nim szedł, i dalej egros sanabat. Sanare to znamy, uzdrawiać, czyli uzdrawiał chorych. Tutaj mamy właśnie ten opis szerszego kontekstu, stanu, jaki miał miejsce, dlatego posługujemy się imperfektum, czyli uzdrawiał chorych, a nie, że uzdrowił chorych. Wtedy byłoby perfektum. Uzdrowił, stało się domknięte. Ale my dopiero tutaj, Lidia dopiero tutaj odmalowuje całe tło, więc on chorych uzdrawiał. Na takie diktum o tym, że Chrystus uzdrawiał chorych, medyk odpowiada omnis medicus id facit. Każdy lekarz to czyni. Na co Lidia rezolutnie qui medicus verbi solis potest facere ut homines ceci videant, surdi audiant, muti loquantur, claudi ambulant. Tu jest sporo zatonowych słów, co widzicie od razu na marginesie. Natomiast chyba wszystko jest zrozumiałe. Czyli qui medicus potest facere. Który medyk, który lekarz może uczynić verbi solis, ablativus pluralis, czyli przepraszam, samymi słowami, tylko słowami, qui potest facere, kto może sprawić, ut. I po tym jest oczywiście konjunktivus presentis. Ut homines ceci videant, czyli kto może sprawić, żeby ludzie widzieli, a skoro ludzie mają widzieć, to w chwili obecnej są ceci, czyli cecus qui videre non potest. Czyli żeby ludzie ślepi widzieli, surdi audiant, surdus qui audire non potest. Muti od mutus, muta mutum, qui loqui non potest. I claudus qui ambulare non potest. Czyli mamy tych, to jest oczywiście wzięte z proroka Izajasza, czyli ślepi widzą, głusi słyszą, niemi mówią, chromi chodzą. I to te trzy zmiany, które się dokonują w człowieku, są tutaj w koniunktywie, bo nie oznajmia się, że ludzie ślepi widzą, ale mamy to uzależnione od stwierdzenia, od pytania, kto może sprawić, żeby coś takiego miało miejsce. I po tym ut pojawi się oczywiście konjunktywus, czyli tryb łączny. Na co medus? Potest ne dominus tuus hec facere? Czy twój Pan może, potrafi uczynić te rzeczy? Profecto potest, oczywiście może. In Judea,
przepraszam, łyk kawy jest potrzebny, przynajmniej mi. In Judea Jezus, to jest imię, które znamy, Jezus, zwróćcie uwagę na genetywus Jezu, to jest nieregularna odmiana, Jezus, Jezu i w akuzatywie jest Jezu. I właściwie wszystkie formy w przypadkach zależnych oprócz akuzatywu są Jezu, czyli genetywus, datywus, ablatywus, to jest Jezu, Jezu, Jezu. Słowo imię się odmienia nieregularnie, bo jest nierzymskie. In Judea Jezus non solum faciebat, ut ceci viderent, surdi audirent, muti loquerentur, verum tamen, verum etiam verbis efficiebat, ut mortui surgerent et ambularent. I dobry wieczór, dzień dobry, jesteśmy tutaj w miejscu, które pokazuje nam nowy materiał gramatyczny. Widzicie te formy? Viderent, audirent, loquerentur. Potem dalej mamy surgerent i ambularent, to jest konjunktywus imperfecti. Konjunktywus ma swój czas, czyli mamy konjunktywus presentis, który poznaliśmy w poprzedniej lekcji i teraz poznajemy konjunktywus imperfecti. W tym momencie ja Wam proponuję przewinięcie strony na gramatykę łacińską, żebyśmy sobie od razu pewne rzeczy dzisiaj wyjaśnili. I tutaj pan Elberg przywołuje się, zestawia nam dwa koniunktywy. Ten, który znamy, w przykładzie to jest dominus servum monet ut sibi pareat. Czyli pan upomina sługę, aby był mu posłuszny. Ale jeżeli orzeczenie zdania głównego, od którego uzależnione jest zdanie w koniunktywie, będzie w czasie przeszłym, czyli dominus servum monebat albo monuit, bez względu na to, czy czas przeszły jest imperfectum czy perfectum, to nie powiemy ut sibi pareat, tylko ut sibi pareret. Innego koniunktywu musimy użyć. Tak jak to było z tym przeniesieniem w przeszłość naszego participium, które mówi o czynności równoczesnej, tak samo cofając do przeszłości nasze orzeczenie, musimy niejako też cofnąć czasowo nasz koniunktyw. Czyli koniunktyw dotyczy czasu przeszłego. Czyli pan upominał albo upomniał swojego niewolnika, aby był mu posłuszny i tutaj po polsku będzie tak samo brzmiało i jedno i drugie zdanie po ut, a łacina potrzebuje koniunktywu imperfecti. I tutaj mamy wyjaśnione, linijka 196, pareat est konjunktivus presentis, pareret konjunktivus imperfecti est. Konjunktywus imperfecti w trzeciej osobie singularis jest ret, czyli tak naprawdę to się tworzy w taki sposób, tutaj na marginesie możecie to sobie od razu zaobserwować, że bierzemy formę bez okolicznika, do której dodajemy końcówki, czyli recitare my, recitare s, recitare ty, recitare mus, recitare tis, recitare nyty. To jest dość przedziwna forma, tam jest oczywiście cecha czasu re, ale ona jak będzie dołożona do tematu, to nam da koniunktyw, który będzie przypominał nam po prostu infinitivus presentis poszerzoną końcówkę osobową. I zwróćcie uwagę, że tak samo jest w drugiej koniugacji, tacere, tacerem, taceres, taceret. Jeżeli mamy scribere, scriberem, scriberes, scriberet. Dokładnie do bezokolicznika dodajemy końcówki osobowe. Audire, audirem, audires, audiret, audiremus, audiretis, audirent. I zobaczcie na czasownik być, tak samo, bezokolicznik esse i essem, esses, esset, essemus, essetis, essent. I zobaczcie, co się dzieje w stronie biernej. Servare, servarer, servareris, servaretur, servaremur, servaremini, servarentur. Dokładnie to samo. Bezokolicznik z końcówkami er, ris, tur, mur, mini, ntur. Wracamy w takim razie do tekstu, skoro już znamy konjunktywus imperfecti, bo tam najpierw Lidia mówiła o tym, co pan może uczynić, a potem zaczęła mówić o tym, że pewne rzeczy pan już uczynił. Czyli wracamy do linijki 34. In Judea Jezus non solum faciebat,
ut ceci viderent, czyli w Judei Jezus nie tylko uczynił, aby ślepcy widzieli, surdi audirent, głusi słyszeli, muti loquerentur, czyli niemi mówili, verum etiam, verbis efficiebat, ale nawet słowami sprawił, doprowadził do tego, ut, że mortui surgerent et ambularent, że umarli, powstawali i chodzili. I tutaj zwróćcie uwagę, że ten koniunktywus imperfecti pojawia się tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy w zdaniu głównym jest czas przeszły. I mamy efficiebat, zgadza się, faciebat, zgadza się. I czytamy dalej. Ex universa Judea homines egri, qui famam de factis eius mirabilibus audiverant, ad eum conveniebant. Ex universa Judea universus totus, czyli powszechny cały, czyli z całej Judei, homines egri, ludzie chorzy, qui audiverant, którzy usłyszeli famam. Mamy to dopełnione, czyli audire famam, czyli słyszeć sławę, czyli dotarła do nich sława, czyli słyszeli opinię i tak dalej. Czyli fama fame quod narreratur de aliquo. Fama oczywiście jest bardziej pozytywna niż negatywna, bo może być disfama albo disfamia, czyli ta tak naprawdę złe mówienie o kimś. Natomiast fama to jest właśnie sława, ta, czyli to popularność, tak jak dzisiaj mówimy, że ktoś jest popularny, czyli właśnie populus, lud o nim wszystko wie i słyszy o nim. I teraz fama to jest to, co dotyczy właśnie raczej pozytywnych opinii, czyli z całej Judei ludzie chorzy, którzy słyszeli opowieści, czyli sławę, wieść de factis eius, factus to jest oczywiście to, co się stało, factum, czyli o jego dokonaniach, ad eum conveniebant, do niego się schodzili, przychodzili do niego. Postremot amen, wreszcie jednak, Jezus Chrystus ab improbis hominibus necatus est. Jezus Chrystus został zabity, necatus est, ab improbis hominibus, przez złych, niesprawiedliwych ludzi. Medus quid non vivit dominus tuus, co twój Pan nie żyje, immo vero vivit, wręcz przeciwnie, żyje. Nam tertio die, ablativus punktu w czasie, czyli trzeciego dnia, Jezus sur rexit amortuis. Sur rexit to jest od surgere, czyli powstawać w perfektum, czyli Jezus powstał a mortuis spośród zmarłych, et quadragesimo die, znowu mamy ten ablativus punktu w czasie, a 40 dnia post, czyli quadragesimo die post, czyli po dniu 40 dni później, in celum ascendit, wstąpił do nieba. Im mortalis est filius Dei sicut pater eius, czyli Syn Boży jest nieśmiertelny jak jego ojciec. Deus vivus, Bóg żywy. Homines mortales nascuntur ac moriuntur. Na marginesie macie te nowe słówka, czyli immortalis, immortalis. Zwróćcie uwagę, że jest to przymiotnik deklinacji trzeciej, bo skoro jest is, to znaczy, że to nie jest ta us, a um, tylko to jest deklinacja trzecia. I mamy tylko dwie formy, immortalis i immortale. Czyli ta forma na e będzie przymiotnikiem o rodzaju nijakiego, a jeżeli potrzebujemy nieśmiertelnych w rodzaju męskim i nieśmiertelnych w rodzaju żeńskim, to będziemy mieli tą samą formę, czyli immortalis. Czyli immortalis znaczy nieśmiertelny albo nieśmiertelna, a nieśmiertelne to jest immortale. I podobnie się zachowuje słowo mortalis, co pochodzi od mors, czyli śmierć. Mortalis, mortalis, mortale. Na rodzaj męski i żeński mamy tę samą formę mortalis, na rodzaj nijaki mortale. I jeszcze dwa czasowniki. Nasci,
Natum esse w bezokoliczniku perfekti to jest przeciwieństwo mori. Morior to jest, tam jest i w stronie osobowej, i mortuum esse. Mortuus to już znamy. Teraz zwróćcie uwagę, bo właśnie w tym czasowniku to widać. Myśmy poznali mortuus jako przymiotnik, jako cechę. Ktoś jest martwy. Quintus, jak spadł z drzewa, to wydawało się, że jest martwy. Natomiast mortuum to jest właśnie to nasze participium perfecti passivi. Czyli to jest participium od morire. Czyli od mori, bo to jest verbum deponens, czyli od umierać, czyli umarły, ten, który umarł, martwy, umarł. Natomiast tak samo jest nasci i natum esse. Natus to jest urodzony, zrodzony, a natus est urodził się, zrodził. To jest strona wtedy osobowa indicativa. To participium zachowuje się bardzo podobnie do przymiotnika i on ma bardzo wiele, właściwie wszystkie te cechy gramatyczne są cechami przymiotnika. A zatem te verba deponens nasci i mori w liczbie mnogiej w indikatywie będą w trzeciej osobie, będą miały moriuntur ac nascuntur, czyli rodzą się i umierają, homines mortales, śmiertelni ludzie. Deus immortalis semper vivit, Bóg nieśmiertelny zawsze żyje. Sed ipsa male narro, sama źle opowiadam, ex hoc libello recitabo tibi aliquid. Z tej książeczki recitabo tibi przeczytam ci aliquid coś. Lydia libellum quem ad hoc intravestem occultavit, Lydia książeczkę, którą dotąd pod ubraniem chowała, promit, czyli wyciąga, et medo ostendi. Ten czasownik promit już był, on się pojawił chyba, kiedy nauczyciel promit asem et denarium. Promit, czyli Lydia teraz wyciąga książeczkę, którą kryła pod ubraniami, et medo ostendit i pokazuje Medusowi. Qui manum, to jest ten sposób właśnie łączenia zdania, który jest niby, to jest zaimek względny, więc powinien być przecinek, medo ostendit, qui manu i tak dalej. Ale łacina może spokojnie postawić kropkę i to qui potraktować jako zaimek osobowy on. Czyli pokazuje Medusowi, on manum extendens, wyciągając rękę, libellum apprehendit, czyli prehendere manu, ćwit chwycić. Czyli chwycił książeczkę et inquit i mówi qui liber es iste, czyli co to jest za książka. I Lydia mu tłumaczy, scriptus est aquodam judeo nomine Matteo, qui simul cum Christo vixit et discipulus eius fuit. In hoc libro Matteus i qui suis oculis auribus quae dominum nostrum viderat et audiverat, dicta et facta eius memorat. Czyli scriptus est, w domyśle ten libellus, czyli książeczka napisana została, a quodam judeo, quidam, quodam w ablatywie, pewien jakiś. Czyli została napisana przez pewnego Żyda, nomine Matteo, o imieniu Mateusz, qui simul cum Christo vixit. Vixit to jest perfektum od vivere. Teraz vivit, kiedyś vixit. Czyli ten pewien Żyd o imieniu Mateusz, który razem z Chrystusem żył, et fuit discipulus eius. Fuit jest oczywiście od esse, czyli est. W perfektum ma formę fuit i który był jego uczniem. In hoc libro, w tej książce, Mateusz, qui suis oculis auribus quae dominum nostrum viderat, który widział, tutaj mamy oczywiście nie koniunktywy, tylko tryb oznajmujący w pluskwam perfectum, który swoimi oczami tak, videra to jest oczywiście indicativus pluskwam perfecti. Qui suis oculis auribus quae dominum nostrum viderat et audiverat, dicta et facta eius memorat. Czyli upamiętnia, memorare, narrare, dicere, dicta et facta, czyli słowa i czyny jego.
Tutaj skończymy, bo już jest 45 minut. Została nam jeszcze druga część, w której już się pojawiają oryginalne fragmenty z Ewangelii i trzecia część. Myślę, że w poniedziałek o godzinie 17 na pewno jedną z tych części zrobimy. Kto wie, czy nie doczytamy już do końca tej lekcji, chociaż jeszcze trochę nam zostało. Czy macie jakieś pytania? Nie widzę, żeby coś się pojawiało w komentarzach. Pan Jacek Lotzerheim został usatysfakcjonowany w swoich odpowiedziach, mam nadzieję. Tutaj widzę, że jakieś osobiste wycieczki. Natomiast no, łaciny oczywiście nauczymy się po to, żeby koniec końców sięgnąć do źródeł. To nie chodzi tylko i wyłącznie o pielęgnację tych pozostałości łaciny w medycynie czy w prawie, ale naprawdę chodzi o to, żeby teksty przemówiły, żeby teksty nie były martwe. Bo tak komentuje pana Jacka, który nie chce poruszać kwestii potrzeb użytkowych łaciny. Czyli to wyraźnie sugestia, że nie ma takiej potrzeby użytkowej. Mimo wszystko są teksty, które tylko i wyłącznie z łaciną można zrozumieć i to nie są błahe teksty. Augustyn, Cyprian, wielu naprawdę genialnych autorów pisało po łacinie, więc jeżeli chcemy ich teksty czytać i zrozumieć, czy nam się to podoba, czy nie, łacina się kłania. Dobra, to jak nie ma więcej pytań ani uwag, to ja Was zostawiam. Życzę Wam udanego weekendu, wypocznijcie. To już jest niedziela Letare, czyli połowa Wielkiego Postu. Ja od tej niedzieli będę głosił rekolekcję w katedrze, ale to nie znaczy, że w poniedziałek i w środę nie zdążę na łaciny, bo tam będę miał naukę o godzinie 18 na mszy świętej, więc zapraszam Was na lekcję łaciny. Możliwe, że zaczniemy te 5-10 minut wcześniej, więc może się umówmy na te następne 2 dni, żeby być na godzinę za 5, za 10, 5, żebym za 10, 6 mógł naprawdę rzucić wszystko i wyjść do katedry, która tutaj jest za oknem. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Zapraszam w poniedziałek na 17. Pozdrawiam.